Witam Was bardzo serdecznie, umiłowani moi, na kolejnym motovlogu. Dzisiejszy motovlog poświęcony jest takiej garażowej informacji. Otóż mój motocykl Duke przekroczył 20 tysięcy. W sumie to już generalnie 21 tysięcy. Dowodem tu jest, zaraz Wam pokażę stan licznika. Duke. 21 360. Tak już to oto osiągnął przebieg. I jak się okazało, wymusza to wymianę kolejnej opony. Trzeciej. Trzecia opona, taka oto będzie założona. Opona Pirelli GT Angel. Zamiast tej, proszę zobaczyć, że ona wygląda na grubszą. Tak się tamto starła. A starła się już, że dojechała do ograniczników, więc opona już taka trapezowa, nie okrągła, nie owalna, czy jak ją tam nazwał, radialna, tylko jest trapezowa. Czuć to troszeczkę już w czasie jazdy. No więc jeździ się na wprost, ja tutaj nie winkluję, nie jeżdżę po torze, więc ta opona robi się taka, zresztą jest troszeczkę, nie troszeczkę, jest wyząbkowana, więc nie wiem, czy to jest przypadłość i sposób mojej jazdy powoduje jej wyząbkowanie, ale no cóż, taki styl. Wytrzymała 12 tysięcy, można powiedzieć. I dzisiaj najprawdopodobniej zostanie wymieniona. Zaraz będę dzwonił, czy dzisiaj zakład czynny jest, bo generalnie bywają takie sytuacje, że nagle się okazuje, że pan idzie na urlop, czy coś tam i nie ma. Więc w następnej nagrywce pochwalę się, jak to jest już po założeniu powyższej opony. Mam nadzieję, że to się wszystko uda. Jeżeli nie, no to będziemy to odlegać w czasie i najwyżej będzie taki vlog z 2 dni. Na razie to chyba wszystko. No cóż, 21 tysięcy, nic się nie działo. Podciągnąłem teraz linkę sprzęgła, bo mi się wydawało, że należy, bo miałem chyba tak 2,5 mm, podciągnąłem na milimetr luzu, półtora, tak, żeby ten luz na lince był. No to tyle. To był jeden obrót, można powiedzieć, na gwincie regulatora przy rączce i na chwilę obecną to wszystko. No i go lekko dziś umyłem, bo był strasznie umaziany ze względu na, w sumie na nie deszcze, tylko na pył i kurz, jaki nas tutaj otacza. Więc tak to wygląda KTM Duke przy jechaniu 21 tysięcy. Niekiedy się zastanawiam, kurczę, sprzedają ludzie motocykle, mają po... Są prawda starsze, nie? Bo, ale są motocykle, które mają 19-20 tysięcy, a... Nie mówię, że mój wygląda super, ale mój nic nie brakuje. Nic się nie urwało, nic nie odleciało. A tam zawsze coś odlatuje. Więc naprawdę warto się zastanowić, czy nie kupić lepiej nowego motocykla i samemu jeździć, niż kupić używkę. To nie znaczy, że nie będę chciał go sprzedać i też będzie on używką. No ale preferuję zakup nowych motocykli i ewentualnie, jeżeli mi się go nie uda sprzedać, to będę miał go, jak to mówię, dożywotnie, bo już postanowiłem, że będę chyba, że mu jednak poświęcę dożywocie. Jak mam go oddać za psie pieniądze, to już wolę mu dać dożywocie. No to tyle z mojej nagrywki. Do zobaczenia w następnych, jak już będzie laciek założony. Pa, pa. Na razie. Także oto, umiłowani moi, z wymiany nici, a to za sprawą mojego błędu. Zamówiłem złą oponę. Zamiast zamówić oponę 150 na 60 na 17, zamówiłem oponę 150 na 70 na 17, więc za duża. Nie, może by weszła, ale nie byłoby to zdrowo dla, moim zdaniem, dla motocykla. Dziwnie by on stał, dziwnie bym się zachowywał, więc tylko wyczyściłem łańcuch, zębatki zasmarowałem, wyczyściłem koło i założyłem z powrotem i teraz będę próbował oddać oponę i kupić prawidłową, w prawidłowym rozmiarze. Jestem zły na siebie, bardzo zły jestem na siebie, więc zdarzają się błędy i to jest mój na pewno nie pierwszy, nie ostatni błąd w zamawianiu czegokolwiek. Mam nadzieję, że tych błędów będę popełnił jak najmniej. Posłuchaj się na siebie, bo to powoduje, że tracę kasę niepotrzebnie, bo
Muszę odesłać na własny koszt oponę i ponownie kupić jakąś inną. Na razie to wszystko z mojej nagrywki. Dzięki. Pa.